Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Moi drodzy, jesteśmy już po Beltane, czyli naszym niezwykłym spotkaniu dla Matki Ziemi, które miało miejsce w nocy Walpurgi, czyli 30 kwietnia na 1 maja. Moment, w którym łączyliśmy się ze wszystkich miejsc tutaj na Ziemi. Łączyliśmy nasze miejsca mocy w sieć światła i miłości. Bardzo, bardzo wyjątkowe spotkanie. Jestem pewna, że dla Was również. Widziałam, że wysłaliście mi mnóstwo sprawozdań. Jeszcze nie miałam czasu, aby je przeczytać, ale zrobię to w kolejnych dniach, obiecuję Wam. Kochani, w tej chwili jest tak dużo pracy w magicznej oazie. Codziennie przychodzą Wasze paczuszki z roślinkami, z krzaczkami, z różnymi cebulkami i jest to ten ostateczny moment, aby je wszystkie przystosować tutaj do nas, do naszego klimatu, a również posadzić i wysiać wszystkie nasionka, ponieważ maj jest tym ostatnim momentem, ostatnim miesiącem, w którym możemy te rzeczy zrobić, ponieważ później zaczyna się już czas pory suchej, bardzo, bardzo taki moment silnego słońca, intensywnego słońca, czyli ostatnia szansa. Dlatego jest mnóstwo opóźnień i w filmach, i w odpowiedziach na Wasze listy, i w czytaniu wszystkich Waszych sprawozdań. Ale wierzcie mi, że staram się jak mogę, staram się odpowiadać w kolejności, staram się wszystko idealnie przygotować i być cały czas w tym ruchu, tak jak idą nasze spotkania. Moi drodzy, i teraz 10 maja mamy 48 rytuał dla Matki Ziemi, czyli wyjątkowe spotkanie, 48 miesiąc. Wyobraźcie sobie, kochani, jakie to są niesamowite liczby. 7 lat tworzę magiczną oazę. Od 2002 roku pracuję dla Was tak intensywnie poprzez media, czyli media społecznościowe. 48 spotkań dla Matki Ziemi. Już tyle osób, które są na przykład na moim Facebooku. 21 tysięcy osób. To jest po prostu niesamowite. Wyobraźcie sobie, jaka to jest również dla mnie odpowiedzialność, aby Was prowadzić, aby Wam to wszystko przedstawić, aby Wam to wszystko ułatwić w życiu, aby wskazać Wam drogę, aby pomóc Wam odnaleźć powołanie, aby dawać Wam impulsy, inspiracje. Niesamowita odpowiedzialność. Czyli jak z jednej strony mnie to cieszy, że tyle tych osób przybywa, jak na przykład na rytuałach dla Matki Ziemi już jest ponad 10 tysięcy osób co miesiąc, to z drugiej strony jest to również takie wyzwanie, niesamowite wyzwanie. Moi drodzy, czyli w najbliższą pełnię księżyca jest to pełnia kwiatów, tak zwany kukurydziany księżyc, mleczny księżyc czy zajęczy księżyc. Mamy nasze spotkanie dla Matki Ziemi, a 25 maja jest złoty nów księżyca. Bardzo wyjątkowa energia. Jak wiecie, te wszystkie osoby z Was, które są ze mną na bieżące, wiedzą, że mamy już za nami diamentowe spotkanie, szafirowe, energia rubinowa i energia szmaragdowa, a teraz mamy spotkanie złote. Wyjątkowa, boska energia, praktycznie najwyższej wibracji. Energia, którą znacie na przykład z mojej książki Jak rozmawiać z aniołami, tam jest cały rozdział o aniołach złotego promienia. Energia mądrości wyższej, boska energia, która regeneruje, która usuwa wszystkie podłączenia negatywne, wszystkie siły mroku, ale również regeneruje całe nasze ciało, naszą aurę od tych połączeń, czy nie tylko je odcina, ale również pomaga nam znowu wrócić do siły. Energia radości życia, energia tworzenia, kreatywności, pewności siebie, energia, by podejmować właściwe decyzje zgodne z naszym powołaniem, z naszą drogą, z naszym celem bycia tutaj i teraz. Energia, która pomaga nam podążać tą właściwą drogą. Czyli jeżeli mamy tysiące pomysłów, tysiące chaotycznych myśli, mamy problemy w koncentracji, to ten boski impuls pomaga nam wybrać tą właściwą drogę, to właściwe rozwiązanie, to, które jest idealne dla nas. Bo jak wiecie, każdy z nas jest inny, ja to zawsze powtarzam, nie ma dwóch identycznych osób, dwóch identycznych istot i każdy z nas ma swoją własną drogę. Moi drodzy, ten
niezwykły złoty nów księżyca 25 maja. Panerkia wyjątkowa, wszystko jest opisane na moim blogu, wszystko jest opisane w magicznym świecie, a także na mojej stronie mariabucardi.pl. I właściwie to wszystko, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Chciałabym jeszcze tylko bardzo, bardzo prosić o cierpliwość, ponieważ czekacie na wszystkie inne zapowiedziane filmy, słuchowiska, czekacie na moją książkę, tą trzecią część powieści, czekacie na tyle rzeczy. Wierzcie mi, ja o niczym nie zapomniałam, ja mam to wszystko zapisane. Jak tylko maj dobiegnie końca, czyli ten czas sadzenia, siania, pielęgnacji, to zabieram Cię za wszystkie zaległości i wszystko otrzymacie. Tak jak Wam obiecałam, troszeczkę z takim malutkim opóźnieniem, ale wyznacie moją zasadę, że co się odwlecze, to nie uciecze. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, kciuki w górę, kciuki w dół, za praktycznie wszystko, wszystko, za wszystkie Wasze aktywności, za wszystkie Wasze listy, za wszystkie Wasze impulsy, za wszystkie Wasze inspiracje, za wszystko, co tworzy taki piękny, piękny świat, gdzie możemy wzajemnie się inspirować, wzajemnie się motywować i wzajemnie tworzyć naszą piękną ziemię, taką, jaką chcemy ją widzieć. Bo jak wiecie, te siły mroku, one również nie śpią i one cały czas symbolicznie, tak, nie śpią. Rzeczywiście te osoby mało śpią, które działają dla sił mroku. I te siły są cały czas aktywne i musimy przeciwstawić im tą siłę światła, aby zachować harmonię. Nie może być tak, że tylko siła mroku króluje tutaj na ziemi. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, za wszystkie Wasze listy, komentarze i do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bucardi.